żyje. Niestety pomimo wysiłków lekarzy i pielęgniarek nie udało się go uratować. Dyrektor szpitala opowiedział, jak personel walczył o życie aktora. Wstrząsające słowa. Pandemia koronawirusa cały czas jest wielkim zagrożeniem. Niestety liczba osób chorych lawinowo wzrasta, a każdego dnia odnotowuje się kilka tysięcy nowych przypadków zachorowań. Pomimo restrykcji rządowych i sanitarnych zagrożenie nie ominęło także świata show biznesu. Codziennie do informacji publicznej przedostają się kolejne informacje o znanych i lubianych, którzy zmagają się z zakażeniem. We wtorkowe popołudnie pojawiła się informacja o śmierci znanego i bardzo lubianego aktora, Dariusza Gnatowskiego. Artysta występował w teatrze i grał w filmach, jednak największą sławę przyniosła mu postać serialowego Arnolda Boczka, w którego wcielał się w sitcomie Świat według Kiepskich. Informację o śmierci przekazał jeden z lekarzy w rozmowie z dziennikarzem RMF FM. Aktor trafił dziś do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Mimo długiej reanimacji i wysiłków lekarzy nie udało się go uratować, komentował Nikos. Ustalono także, że aktor miał zapalenie płuc i ciężką niewydolność oddechową. Jednemu z dziennikarzy RMF FM udało się także dowiedzieć, że Gnatowski był zarażony koronawirusem. Ponadto zmagał się on ze sporą nadwagą i cukrzycą typu 2. Dariusz Gnatowski nie żyje, ostatnie chwile aktora. Informacja o śmierci lubianego przez widzów aktora sparaliżowała media. Widać to zwłaszcza w social mediach, gdzie fani starają się go pożegnać w jak najlepszy z możliwych sposobów. Wspominają jego rolę i składają rodzinie kondolencje. Jeszcze długo nie będą mogli pogodzić się z jego śmiercią. Podczas rozmowy z dziennikiem Super Express dyrektora szpitala specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie zdradził, w jakim stanie Dariusz Gnatowski trafił do szpitala. Trafił do nas w bardzo ciężkim stanie, właściwie kilka godzin po przyjęciu do szpitala zmarł. To była bardzo trudna, bardzo żmudna akcja reanimacyjna, ogromny wysiłek lekarzy i pielęgniarek, którym bardzo dziękuję, bo włożyli mnóstwo serca, mnóstwo energii, by uratować Darka Gnatowskiego. Niestety nie skończyło się to optymistycznie i Darka żegnamy, mówi Marcin Nikos. Niestety aktora pomimo ogromnego wysiłku personelu medycznego nie udało się uratować. Każda osoba, nawet publiczna, ma prawo do pewnej sfery prywatności, nie chciałbym wchodzić tutaj w szczegóły. Mogę powiedzieć tylko, że trafił z bardzo ciężką niewydolnością oddechową, z potężnym obrzękiem i to był naprawdę bardzo ciężki stan i mimo naszego wysiłku nie udało się go uratować, zdradził Marcin Nikos. W chwili śmierci aktor miał zaledwie 59 lat.